Jest mój ulubiony poseł. Panie pośle, przekazuję szampana na pana ręce, żeby pan mógł świętować upadek postkomuny. Proszę bardzo. Pan co? Naprawdę, proszę. Proszę. Pamięta pan, jak pan kiedyś powiedział? Ale dlaczego? Pan dokładnie tak samo. Pamięta pan, jak pan kiedyś powiedział o obcym mi człowieku, że jest moim bratem? A nie jest? Nie jest. Wojciech Dąbrowski nie jest pana rodziną? Nie jest. Kłamie pan. A oddał już pan pieniądze za telefon, za który pan 30 tysięcy za publiczne kłamie pieniądze natrzaskał? Kłamie pan Pokórski, a płaci tak? Panu Brudziński, wszyscy to wiedzą. Tak? Brudziński mi płaci? Ale oddał już pan pieniądze za telefon, a czemu mi pan blokuje? A czy ja pana blokuję, to pan chodzi. Chcę dać szampana panu posłowi. Bo to ludzie przyjdzie tutaj. Panie pośle, a test na narkotyki pan już zrobił? Obiecywał pan, że pan zrobi. Zapraszam pana na chodnik. Zapraszam pana na chodnik, kruch się odbywa, tak? Nie, ja się pytam. Pan obiecał w mediach, że pan zrobi, jeśli ktoś panu zarzuci. Poseł Zaremba panu zarzucił. Poseł Sławomir Nitras, wówczas na łamach dziennika, tak odpowiadał na pytania. A palił pan kiedyś marihuanę? Nie, nigdy nie używałem narkotyków. Zrobił pan sobie badania, aby takie podejrzenia wykluczyć? Sławomir Nitras. Nikt ode mnie tego nie oczekiwał, nikt nie stawiał mi takiego zarzutu. A jeśli takie zarzuty się pojawią, Sławomir Nitras, jeśli to będzie niezbędne, jeśli ktoś publicznie postawi mi taki zarzut, to poddam się badaniu. Nie boję się tego, ale sam przed szereg nie będę wyskakiwał. Na razie, jeśli chodzi o szczecińską PO, jest to sprawa pana Łuczaka. W związku z tym, że takie zarzuty wielokrotnie pojawiły się w ostatnim czasie, w czasie okupowania Sejmu przez posłów PO-PSL... Nie no, skąd ja poniszczę? Nitras, powiedz mi, kochany, na czym ty dzisiaj jedziesz? Powiedz wszystkim, ja jestem. Nie no, możemy sobie zrobić jakieś badanie, jak pan tak chce. Musiał zrobić. No z przyjemnością. Brudzińskiego troll. Poseł Zaremba zarzucił panu spożywanie narkotyków. Czy zrobi pan testy? Jest pan tak samo głupi jak poseł Zaremba. Ale mądrzejszy od pana, to na pewno. Jestem. Jest pan politologiem jakimś, pozaocznej politologii, więc sorry, no ale... Słucham? No i niestety pan poseł Nitras nie przyjął ode mnie szampana, ale ciekawe, co pan poseł Nitras robi o 4 w nocy, paradując pod Sejmem. Obiecał kiedyś w mediach szczecińskich, że jeśli ktokolwiek mu zarzuci jakiekolwiek branie narkotyków, to zaraz zrobi testy, żeby pokazać, że tak nie było. Poseł Zaremba, podczas Ciamajdanu. Nitras, powiedz mi, kochany, na czym ty dzisiaj jedziesz? Wielokrotnie na internecie ludzie mu zarzucają. Wielokrotnie posłowie mu zarzucają. O! Dobra, ja już kończę, idę spać. Spotkałem osobę, którą od dawna chciałem spotkać, którą doskonale wiecie, co o tym człowieku sądzę. Możecie sobie poczytać u mnie na blogu, wpisując w wyszukiwarkę Nitras. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.